Salon dziecięcy Peps. Wszystko dla dziecka. Największy wybór wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Akcesoria, zabawki, ubranka. Kompletna wyprawka od A do Z. Profesjonalny dobór i montaż fotelików. Zapraszamy. Kutno, ulica Podrzeczna 9, Łowicz, Aleja Sienkiewicza 25. Witam Państwa bardzo serdecznie. Milena Adamiak. Dziś mamy 12 dzień kwietnia. Imieniny obchodzą Juliusz, Wiktor i Zenon. W dzisiejszym Pulsie Regionu. Stowarzyszenie Nie Jesteś Sam niesie pomoc potrzebującym. W Zespole Szkół nr 3 odbył się konkurs historyczny. Liceum Mundurowe Pól zaprasza na dzień otwarty. Nowe place zabaw i siłownie plenerowe na Wenecji. Kolejna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej będzie świętować swoje stulecie. Kutnowskie Stowarzyszenie Nie Jesteś Sam przyjęło kolejne dary od Fundacji Samendelen. W najbliższy poniedziałek z pomocy będą mogli skorzystać potrzebujący kutnianie. Od godziny 9.30 do godziny 13.00 będziemy chcieli wydawać te dary osobom potrzebującym. W pierwszej kolejności, jak zawsze mówimy, są to osoby z Kutnowskiego Stowarzyszenia Nie Jesteś Sam, osoby z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i osoby te, które zgłoszą się do nas o pomoc. Mamy ubrania już wiosenne, obuwie, dla dzieci mamy bardzo dużo rzeczy, troszeczkę gospodarstwa domowego. Także myślę, że osoby te, które przyjdą, a będą chciały coś dla siebie wybrać, na pewno coś dla siebie wybiorą, bo jest tego dosyć dużo. Meble, przede wszystkim meble też mamy, krzesła, fotele. Także myślę, że każdy coś dla siebie wybierze. Kto może skorzystać z tych darów? Tak jak powiedziałam, że osoby wszystkie, które są zainteresowane, a są w potrzebie, mogą skorzystać z tych darów. Tylko tak jak powiedziałam, że w pierwszej kolejności są to osoby z naszego stowarzyszenia, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby starsze i osoby te, które po prostu przyjdą, na pewno każdy coś dla siebie wybierze. W gościnnych progach Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie odbyły się eliminacje wojewódzkie konkursu w ramach 5. edycji Festiwalu Historycznego Tradycja i Pamięć. W zeszłym roku w konkursie Festiwal Historyczny Tradycja i Pamięć udało Ci się zdobyć bardzo dobry wynik. Jak oceniasz poziom dzisiejszego konkursu? Czy było trudniej? No, na pewno poziom był wysoki. Nie wiem, czy trudniej, czy łatwiej. No, zmieniła się tematyka. No, to też zależy, jak to woli, jaką epokę historyczną. Ale dla mnie to był równy poziom, taki sam. Nie było to znacznie trudniej jakoś od tego, co było w zeszłym roku. A jaka była tematyka w tym roku? Była to II Rzeczpospolita od powstania do upadku. Tematyka się zaczęła od roku 1918 aż do kampanii wrześniowej 1939 roku. Czy to jest ta epoka, którą Ty preferujesz? W jakiej epoce najchętniej się odnajdujesz? No, to jest jedna właśnie, to jest ten okres, który najbardziej lubię, to dwudziestolecie międzywojenne i pierwsza połowa XX wieku. To jest właśnie ta epoka, której najlepiej się odnajduję. I sądzę, że no, poszło dobrze. No, jak się nie dostanę, no to trudno. Można zawsze wziąć udział w przyszłym roku i spróbować. Jak wyglądają Twoje przygotowania? Czy długo przygotowujesz się do takiego konkursu? No, zacząłem od początku, jak się dowiedziałem, że już jest podana tematyka konkursu, to zacząłem się przygotowywać na różne sposoby. Oglądać różne filmy dokumentalne, czytać na internecie różne artykuły takie historyczne. A tydzień przed konkursem, tak okolica tygodnia, zacząłem się uczyć dat na pamięć, żeby mieć takie podstawowe pojęcie na temat, w jakim mniej więcej czasie odbyły się najważniejsze wydarzenia tego okresu. Jeszcze takie pytanie ode mnie na koniec. Piłsudski czy Dmowski? Ani jeden, ani drugi. Obydwaj byli ważni, ale żaden nie był ważniejszy od drugiego. Ważniejszy był jedynie Paderewski, który połączył tych dwóch panów i dzięki niemu tak naprawdę głównie w mojej opinii udało się ich pogodzić i razem współpracowali dla niepodległej. Czym Festiwal Historyczny Tradycja i Pamięć wyróżnia się na tle innych konkursów? Myślę, że swoją wyjątkową formułą. Zwykle konkursy edukacyjne kojarzą nam się z długimi testami, z pisaniem, ze stresem. Tutaj na pewno stres będzie też, ale taki pozytywny. Formuła naszego konkursu przypomina trochę 1 z 10. Dziś mamy półfinał wojewódzki. 11 maja w Ciechocinku odbędzie się finał naszego festiwalu, ale już dziś w formule 1 z 10 najlepszych uczestników z tej części naszego województwa zasiądzie przy stołach i będzie brało udział w
takim turnieju, który myślę, że jest bardzo atrakcyjny. Chociaż ma też swoje wady, bo tak jak znany teleturniej, jeden z 10, czasem bywa niesprawiedliwy i gracz, który ma dużą wiedzę, odpada przedwcześnie. Tak i tutaj w naszym festiwalu zdarzają się takie przypadki. A mamy już spore doświadczenie, bo to jest 5. edycja naszego festiwalu, więc staramy się cały czas robić to lepiej. Z jaką tematyką będą musieli zmierzyć się uczniowie w dniu dzisiejszym? Dzisiaj tematem festiwalu jest II Rzeczpospolita, od powstania do upadku. Tak się składa, że od początku trwania festiwalu co roku zajmowaliśmy się inną epoką. Tak się szczęśliwie złożyło, że akurat ubiegły rok mogliśmy poświęcić walce o niepodległość i w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości bardzo dobrze się to komponowało. W tym roku rozmawiamy właśnie o II Rzeczypospolitej. Myślę, że warto dodać, patronem honorowym naszego festiwalu jest marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Jest to osoba, która właściwie była pomysłodawcą i cały czas zachęca nas do tego, żeby ten turniej ewoluował. I myślę, że dzięki niemu z roku na rok wygląda on coraz lepiej. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące PUL imienia 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 27 kwietnia. Zapraszam Państwa na dni otwarte do Liceum Mundurowego, do Kutnowskiego Liceum Mundurowego. Dni otwarte odbędą się 27 kwietnia, w sobotę, po świętach. Na dniach otwartych będziemy przede wszystkim pokazywali, eksponowali to, co różnicuje nas od innych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Czyli elementy związane z przygotowaniem do służb mundurowych. W szkole realizowane są w ramach przedmiotu edukacja obronna 4 specjalności i te 4 specjalności, czyli wojskowa, policyjna, pożarnictwo i ratownictwo, będą wyeksponowane na drzwiach otwartych. Będą elementy praktyczne, bo przede wszystkim to chcemy pokazać. Wiadomo, że w cyklu szkolnego nauczania teoria również być musi, natomiast na drzwiach otwartych elementy praktyczne. Cóż będzie się działo? Jeśli chodzi o specjalność wojskową, będzie to przede wszystkim pokaz wyszkolenia obronnego, wojskowego z elementami akrobatyki, z elementami taktyki. To oczywiście tak w telegraficznym skrócie. Jeśli chodzi o kwestie związane ze specjalnością policyjną, będzie miejsce tak zwanych oględzin, jak te procedury wyglądają. Będą wyeksponowane środki przymusu bezpośredniego, które są elementy, które są na wyposażeniu szkoły, czyli pałki, tomfa, kajdanki, tarcze, ochraniacze, różne tego typu rzeczy. Zresztą te elementy są również wykorzystywane na przedmiocie techniki interwencji, bo taki przedmiot również w szkolnym ramowym programie nauczania się znajduje. Specjalność pożarnictwo, środki, podręczny sprzęt gaśniczy. W ramach zawartej współpracy i porozumienia przyjedzie samochód ciężkiego ratownictwa technicznego. Będzie również symulator gaszenia pożaru, konkretnie zapalonej oliwy. W ramach ratownictwa, no o ratownictwie się mówi dużo, bardzo istotna rzecz, zresztą elementy ratownictwa występują w każdej z wymienionych przeze mnie służb, bo mamy oczywiście strażaków, ratowników, ale i policjantów i żołnierzy, więc będą elementy i resuscytacji, tego nie za dużo, ale takie, no nie chcę wszystkiego po prostu zdradzać Państwu, zapraszam młodzież, zapraszam rodziców 27 na ulicę Troczewskiego 2 do siedziby szkoły, zaczynamy o godzinie 10 i na pewno punktualnie zaczniemy. Radni miasta Kutno Łukasz Walczek i Robert Feliniak złożyli projekt do tegorocznej edycji KBO. Zakłada on budowę nowego placu zabaw wraz z plenerową siłownią w obrębie ulicy 1 Maja, Kochanowskiego i Reja w Kutnie. Projekt nie przeszedł jeszcze procesu weryfikacji. Tymczasem inny radny, Michał Łucki, zwrócił się z zapytaniem do prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego o budowę placu zabaw i siłowni plenerowej, ale przy ulicy Kopernika. Już niebawem rocznicę stulecia powstania uczci jednostka z naszego powiatu OSP Przyzusz. Uroczystości z tej okazji odbędą się 30 czerwca. Program obchodów rocznicy obejmuje polową mszę świętą oraz uroczysty apel strażacki, podczas którego OSP w Przyzorzu otrzyma najwyższe oznaczenie Złoty Znak Związku OSP Rzeczpospolitej.
Odsłonięta i poświęcona zostanie też tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców sołectw Przyzórz i Dąbkowice, upamiętniająca 100 lat działalności jednostki. Uroczystość tę z udziałem orkiestry dętej OSP w Kutnie zakończy piknik strażacki. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Po krótkiej przerwie reklamowej zapraszam na prognozę pogody i program 3 pytania do. Dziś naszym gościem jest muzyk, kompozytor Łukasz Kurpiewski. Zapraszamy. Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. W niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Diagnostyka Kutno wykonujemy badania rezonansem magnetycznym m.in. głowy, jamy brzusznej, kręgosłupa i stawów. Prawidłowe rozpoznanie problemu zdrowotnego jest naszym priorytetem. Dzięki temu nasza staranna diagnoza pozwala wybrać nam najlepszy wariant leczenia. Zobowiązuje nas to do ciągłego doskonalenia zarówno naszego zespołu, jak i urządzeń. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura minus 2 stopnie w Kutnie, 1 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W dzień zachmurzenie duże. Temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Studio Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu 3 pytania do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Kurpiewski, artysta, muzyk, kompozytor, człowiek orkiestra. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Zadajemy 3 pytania, one są w tych kopertach. Można wybrać kolor. Będą to kategorie życie zawodowe, pasja, tutaj w tym wypadku pasja, prywatne i pytanie zaskoczenia. Od czego zaczynamy? To od zielonej, chyba najłatwiejsze. Tak naprawdę sama nie wiem, która jest w której kopercie, więc... Zaczynamy od pytania prywatnego. W jaki sposób, tytułowy, ponieważ zrobimy takie małe wprowadzenie, jesteś po nagraniu debiutanckiej płyty, i w jaki sposób tytułowy kawałek z tej płyty opisuje Ciebie? Czy bycie takim samodzielnym perfekcjonistą pomaga, czy przeszkadza w artystycznym życiu? Bycie samodzielnym perfekcjonistą w pewnym sensie pomaga i przeszkadza. Na pewno przeszkadza w momentach, kiedy trzeba pracować z zespołem. Natomiast no ja już tak mam, że jeżeli chodzi o moją muzykę, to nie lubię chodzić na kompromisy.
Generalnie lubię, kiedy wszystko jest od początku do końca po mojemu. Tak też czytałam. Tak, chociaż no nie powiem, no czasami udało się pójść na jakieś tam drobne ustępstwa. Natomiast no uważam, że z każdym takim kompromisem, który muzyk czy jakikolwiek inny artysta, na który idzie pod presją czyjąś lub nie wiem, sugestią, no to jakby zabija w sobie taką cząstkę właśnie tego artysty z każdym takim kompromisem. Dlatego no taką jakby drogę obrałem i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tytuł płyty, tak? Pytałaś tak. O tytuł płyty. Mm-hmm. W jaki sposób opisuje mnie? Powiedzmy głośno, jak on brzmi, żeby wszyscy wiedzieli. Tak, tytuł płyta nazywa się Masquerade, czyli maskarada. No, opisuje to mnie w taki sposób, że no zresztą jak bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się muzyką, jak wiadomo, no, nie zawsze można z tego, że tak powiem, zrobić dobry biznes i żyć z tego na co dzień. Tym bardziej, jeżeli się obiera taką drogę jak ja, więc na co dzień realizuję się zawodowo, pracuję, rzucam koszulę, a po pracy zajmuję się muzyką. Tak. No może nie krawat, bo nie chodzę pod krawatem, ale jeszcze nie ten etap. Okej, okay, a ta maskarada? Czyli co, masz dwa oblicza, skąd ten tytuł? Nie powiedziałbym, że mam dwa oblicza, powiedzmy, że to jest lekko może na wyrost powiedziane. Natomiast no właśnie to jest, to się bierze stąd, że tak, że tak jak mówię, no na co dzień jestem takim, powiedzmy sobie, korpolutkiem, a po godzinach robię muzykę i zajmuję się, po prostu realizuję swoją pasję, tak? Która jest kompletnie niezwiązana z tym, co robię w pracy i w ogóle kompletnie to jest zupełnie inny temat. A ten upór w muzyce tak samo przekłada się na pracę zawodową, bo czytałam o trzech podejściach do projektu muzycznego, do festiwalu, który się nazywa Solo Życia. To był 10 rok, drugie miejsce, bo jak dobrze pamiętam, 11, trzecie i w końcu pierwsze miejsce. Jeszcze był 9 rok, to było pierwsze podejście, wtedy nie udało się zająć miejsca na podium, było wyróżnienie. Czyli czy taki też jesteś prywatnie, tak jak w muzyce, że dążysz, aż osiągniesz ten cel, który gdzieś sobie założyłeś? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie zawsze się to udaje, ale generalnie to zazwyczaj procentuje. Tak samo było właśnie z festiwalem Solo Życia, który no, po czterech podejściach udało się w końcu wygrać. No to już było jakiś czas temu, także jakby to, co teraz robię, to też jest zupełnie inna bajka muzycznie. No ale to też dało mi takiego kopa te kilka lat temu, żeby jednak coś w tym kierunku robić. Dobrze, przechodzimy do drugiego pytania, tym razem kolor. No dobra, to czerwony. Ej, czerwony. Kategoria pasja. Jak już wiemy, twoją pasją jest muzyka. Różnymi drogami doprowadziłeś się do nagrania debiutanckiej płyty. Opowiedz nam o tej płycie, jak powstała, z kim ją tworzyłeś i czy jesteś w 100% zadowolony z efektu, bo to podobno niełatwe zadowolić ciebie. Chciałem ci to tak powiedzieć. No dobra, to czyli zacznijmy od początku. Tak naprawdę zacząłem zajmować się komponowaniem utworów no dość dawno temu, nie wiem, prawdopodobnie 10 lat temu, powiedzmy. W tym okresie skomponowałem tych utworów dość dużo. Płyta to jest tylko 10 kawałków. Kiedy jakby podjąłem decyzję o tym, że okej, mam już trochę materiału, chcę zrobić taką solową płytę. Komponowałem kolejne utwory i jakby obraz tej płyty cały czas się w czasie zmieniał. Czyli gdybym się zdecydował już wtedy z tym, co miałem, skończyć ten materiał, wydać tą płytę, to byłoby to zupełnie coś innego. Nie wiem, czy bym był teraz zadowolony z tego, co bym wtedy zrobił, trudno powiedzieć, ale byłoby to zupełnie coś innego i pewnie byliby tam inni muzycy, bo początkowo w ogóle rozmawiałem też z innymi muzykami. Natomiast... Właśnie powiedz coś o tych muzykach, bo wiem, że tam też akcent kutnowski jest znaczny. Tak, właśnie to jest ciekawe, że 3/4 muzyków, którzy wzięli w tym udział, to są muzycy z Kutna, czyli ja, Marcin Grzebieniowski, perkusista i Paweł Pańta, basista, który też pochodzi z Kutna.
Co do samej płyty, jak powstawała, jak się z nimi dogadałem, no wyglądało to tak, że po prostu kiedy już jakby zebrałem ten materiał, ten konkretny, który na tę płytę trafił, stwierdziłem, że tak, to jest to. Zaczęło się od rozmowy z Marcinem Grzybieniowskim, on wtedy właśnie grał w zespole Ghetto, mieliśmy taki mały epizod, zastąpiłem u nich na gitarze Irka, który złamał bądź tam zwichnął rękę. Puściłem Marcinowi kilka utworów i tak zauważyliśmy, że nadajemy muzycznie na podobnych falach. Zresztą Marcin bardzo szybko ogarnął cały materiał, więc byłem z tego super zadowolony. Paweł Pańta został mi polecony przez ludzi, którzy go znali, ludzi z Kutna. Ja też wiedziałem gdzieś tam, że ktoś taki jest, natomiast wiedziałem, że on zajmuje się raczej muzyką jazzową i nie byłem pewien, czy to do końca, że tak powiem, siądzie. Natomiast spróbowaliśmy i no naprawdę współpraca, że tak powiem, wzorowa. Paweł nauczył się utworów bardzo szybko. Po prostu umówiliśmy się w studio i je zagrał. Czy jestem z końcowych efektów zadowolony? Tak. Natomiast ciężko jest mi się tak jakby obiektywnie wypowiedzieć. Bo ciężko jest autorowi, tak mi się wydaje, tak ja mam przynajmniej, że ciężko jest autorowi, że tak powiem, wyjść, stanąć obok i postawić się w pozycji takiego słuchacza, jakiegoś postronnego i określić, czy to jest dobre, czy nie. Czy gdyby to zrobił ktoś inny, to czy by mi się to podobało, czy bym chciał tego słuchać. Więc to jest trudna kwestia, natomiast... Odbiór jest raczej pozytywny. Tak, myślę, że tak. Zresztą... Już na etapie, kiedy jeszcze ta płyta nie była, że tak powiem, upubliczniona, ja pokazywałem ten materiał wielu ludziom i ten już wtedy taki był i też mi polecali, tak, żeby z tym wyjść, coś z tym zrobić. No w końcu się udało i generalnie jest to dla mnie spełnienie jakiegoś tam marzenia, więc jestem z tego zadowolony. Super, jednak zadowolony. Tak. Zostało nam ostatnie pytanie, ono będzie z zaskoczenia, bo taka kategoria została. Czytając w internetach, natrafiłam na wiele projektów muzycznych, w których brałeś udział, w tym tych kutnowskich. Najstarszy, na jaki natrafiłam, to Harce na gitarce, 2008 rok i występ na nieistniejącej już scenie w Kutnie. Czy to w ogóle pamiętasz? I czy już wtedy pomyślałeś o takiej drodze dla siebie i gdzie był jej początek tak naprawdę? Pamiętasz ten występ? Ja tak naprawdę to zdjęcie. Mi właśnie o tym przypomniałaś, bo już nie pamiętałem. Nazwa bardzo medialna, Harce na gitarce. Ale to było w Parku Traguta? Tak. Okej. Okay. 2008. A jakie było pytanie? Dostałam, że do niego sięgnę. Bo się zaciąłem przy tych harcach właśnie i tak... Wspomnienia wróciły. Tak. No to pierwsze, czy to pamiętasz, czy to był w ogóle początek twojej takiej drogi w tym kierunku? A jeżeli nie, to gdzie był ten początek w ogóle? Gdzie powstała myśl, że będę robił to, co robię teraz? Z tego co pamiętam, to był mój pierwszy w ogóle występ na żywo, jeśli chodzi o gitarę, bo ja wcześniej grałem na fortepianie, kończyłem szkołę muzyczną i tam czasami jakieś koncerty się trafiały, powiedzmy, bardzo, bardzo dawno temu. Ale okej, okay. Jeśli chodzi o gitarę, to był mój pierwszy występ. Pamiętam, że grałem wtedy może z półtora roku tak naprawdę na gitarze. Nie pamiętam za bardzo, jak do tego doszło, że ja tam zagrałem. Natomiast też pamiętam, że odbiór był bardzo pozytywny. No pewnie każde takie wydarzenie to jest jakiś tam kopniak, że okej, okay, jest fajnie, trzeba robić coś z tym dalej. Natomiast wtedy to był taki okres moich w ogóle początków z gitarą, byłem zafascynowanym wirtuozami gitary. Chciałem grać po prostu, chciałem być tą osobą, która jest na scenie, gra pierwsze skrzypce, tak, gitara, w ogóle reszta to jest tło, solówki, tam wirtuozeria. Teraz kompletnie mnie to nie interesuje i wybrałem zupełnie inny kierunek, po prostu chcę robić muzykę, w której, że tak powiem, no gitara nie dominuje, ona tam jest, ale w zasadzie żaden z instrumentów nie dominuje, chcę, żeby to wszystko tworzyło jakąś fajną spójną całość. Zmieniły mi się też w międzyczasie, że tak powiem, te główne inspiracje muzyczne, autoryteci, także no zamierzchłe czasy, ale bardzo miło je wspominam. Super. I takie pytanie z ciekawości, czy szybką odpowiedź, ekspresyjną. Czy grałeś kiedyś tak zwanego kotleta? Nie. Nie zdarzyło ci się? Nie zdarzyło mi się i no chyba nie chciałbym tego robić.
Teraz kamera jest twoja, zaproś, zachęć naszych tutaj widzów do posłuchania tego, co chcesz im zaoferować. Zapraszam wszystkich na moją stronę na Facebooku i na kanał na YouTubie. Można mnie szukać po imieniu i nazwisku Łukasz Kurpiewski. Znajdziecie tam teraz już dwa utwory z płyty Masquerade, których można posłuchać w całości, a także link na stronę www.studioRMT.net, gdzie można kupić płytę w formie fizycznej. Myślę, że też w niedalekiej przyszłości będzie dostępna w formie cyfrowej, na chociażby na Spotify. Super. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka Trzech Pytań do. Dziękuję. Zapraszamy Państwa do ośrodka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek szkoleniowy Multiservice Siemirackiego 18 Kutno. Zapraszamy!